Także na samym wstępie chcę tylko prosić o łapkę łapki, tylko subskrypcję, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknięcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A, tu, a komu to potrzebne? A, a dlaczego? Dlaczego? Siemanko, ja jestem w Dzisiaj, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj kolejny odcinek z serii od Zara do... Właśnie zobaczymy, do czego uda nam się dojść, ponieważ zbliżają się dodyscy, a więc trzeba się przygotować i zrobić wszystkie słape, które pozostały, bo mamy tylko na to. Czas do piątku, a dzisiaj jest środa, także zobaczymy, jak to wyjdzie. E, dzisiaj będzie taki luźniejszy ma materiał, w którym to spróbuję zrobić: słapy. Myślę, że dzisiaj zagramy sobie te za dwa mecze. No i prosiłbym Was o jedno: naprawdę ostatnio zasięgi na tym kanale są dosyć słabe, dlatego napiszcie w komentarzu, obojętnie jaki komentarz, byle dla zasięgu. Na, na przykład to może być komentarz, nie, komentarz dla zasięgu po prostu. I zostawcie koniecznie łapkę w górę, żeby pomóc mi rozwijać się na tym YouTube, ponieważ mam nadzieję, że uda się jakoś. Przy zwalczyć ten algorytm, no i że dojdziemy powoli i będziemy po prostu szli w górę, a nie w dół, tak jak teraz jest linia pochyła, jeżeli chodzi o subskrypcję, bo był czas, kiedy naprawdę fajnie te sube leciały, no a teraz w bilansie miesięcznym mam co prawda bilans na plus, ale od kilku dni zauważyłem spadek subskrypcji, także myślę, że co, lecimy bez błędnego gadania, nie przedłużając tego materiału chodzimy do dwóch, że trzeba nabić troszkę rangę, utrzymać się w tej randze trzeciej, żeby dostać jakiekolwiek paczki i żeby je pootwierać, no zobaczymy co z nich wypadnie tak się prezentuje ten składzik, w którym to będziemy, którym to będziemy zdobywali słapy, no oczywiście jest Machiste, czyli naprawdę bardzo fajny zawodnik, Ciekawy ile on kosztuje bo naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, gra mi się nim niesamowicie, no 99 z winności, 99 równowagi to na pewno robi swoje, plus do tego niesamowite tempo oraz spoko strzały, mogłyby być troszkę lepsze, ale jak na taką kartę nie ma co narzekać jeżeli chodzi o zmiany to w pierwszej minucie będzie wchodził torsbaj za Fernando Sane za Juniora oraz za Salibura wejdzie sobie najprawdopodobniej Rafał, ewentualnie Bakambu, Teixeira i wtedy Williams zostanie przesunięty na prawe skrzydło Także myślę, że co, wyszukujemy przeciwnika, zobaczymy czy nam kogoś wyszuka, ponieważ jest aktualnie godzina 9 rano. Wstałem co prawda dzisiaj o 6.30, tak mniej więcej, o 7.00, coś takiego, ponieważ nie dałem rady już spać, ale nagry nagrywam dopiero teraz. Także dzisiaj planuję nagrać parę odcinków na zapas, żebyście mieli e, po prostu trochę materiałów właśnie do oglądania na zapas, żebym mógł po prostu wrzucić je dzisiaj i potem będziecie je widzieli. Oj, 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 oj. Porwanki, a więc to będzie bardzo ciężkie spotkanie, ponieważ formacja 4-2-4, a więc najprawdopodobniej 4-4-2, ewentualnie 4-2-3-1 w samym meczu. Dele Ali, na SPD, plus Dego tego na skrzydle oraz Pepe i Lakazet i y Mbappé na napastniku, więc zobaczymy jak to będzie. Oczywiście klikamy sobie pauzę, ponieważ chciałbym szybko zaklejkować zmiany, żeby zrobić je jak najwcześniej, ponieważ. No, ciężko będzie grać niektórymi zawodnikami z tego składu. Wiecie co? Myślę, że zrobimy sobie taką zmianę, że wejdzie na atak sobie Bakambu, na lewe skrzydło wejdzie sobie Zane oraz na środek pomocy defensywnej wejdzie sobie że Tro, Troszkę źle zrobiłem, bo nie zadbałem o kondycję tego zespołu. No ale zobaczymy, może to się nie zemści na nas i, i uda nam się wygrać to spotkanie. Także zaczynamy. Czuć, że serwery troszkę nie domagają i ciężko będzie coś ugrać, chociaż on też chyba odczuwa, ma odczuwalny delay. Więc jest szansa, że z takim składem uda nam się wygrać. To będzie bardzo ciężkie. No są, jest ile i są lagi, niestety. Odczuwalne to jest w samym meczu. Mam nadzieję, że to się nie zemści teraz, bo kto jest Kylian Mbappe. Podanie teraz do Kingsleya Komana, ale teraz wyczyszczony. Teraz bardzo ładnie, i mamy szansę na atak. Podanie do Macisa, wypuszczony teraz Macis. Teraz zobaczymy, czy uda się strzelić bramkę. Macis! Macis! I mamy brameczkę na 1 do 0, więc zobaczymy, czy to będzie rage quit. Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek. Wątpię raczej będzie robił zmiany. Mamy bramkę Machisona na 1-0. Ładnie teraz wykończył. Ball roll i wykończenie to jest bardzo skuteczne w tej Fifie. Ronaldo Chopa niestety, a to by było teraz bardzo skuteczne, ale zobaczmy mamy jeszcze okazję. Tors Bay. Rozegrajmy to z Muniainem w Florencji. Florencji teraz Hell to Hell flick. Maci, spodanie do Bakambu. Nie ma spalonego Bakambu, strzelamy na 2 do 0. Ale teraz ładnie rozegrana ta akcja. Naprawdę mogło się to podobać. No i Bakambu drugi gol dla nas. Mam nadzieję, że na tym się nie skończy. Oj, teraz iniaki Williams na skrzydle. Łoniaki, Łoniaki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ale powstrzymany powstrzymany przez Hernandeza. Strikoman w naszym polu karnym. Ucefanie do Delegaliego. Dukurę, delali, dukurę. Teraz rozgrywają, ale teraz ładnie sklepki. Przeciwnik nasz zagrał i to będzie bramka. Nie ma bramki, waslik broni! Wow! No nie spodziewałem się tego po tym bramkarzu. Jeszcze złe wybicie, ale waslik. Mogłeś to chyba puścić, ponieważ to wylądowałbym na poprzedce, ale w sumie szanuję, że askurował tą piłkę do samego końca. ojoj, oj, oj, ale teraz niebezpieczne, ale jest szansa na kontr. No teraz mamy szybką strzałę, czyli Leroy Zanę, i Roy Zane wypuszcza tą piłkę przed siebie, ale tam jest Kylian Mbappé, czyli zawodnik, który też no, ma tego tempa zdecydowanie dużo. Kciunik zaklejkował pauzę, także zobaczymy co z tego będzie. Jeżeli tak naprawdę chcecie więcej odcinków tego typu, że gram mecza, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Trzeba, trzeba troszkę jednak dbać o, o kanał i o content. Żeby to było, jakoś wyglądało, ale niestety teraz inaczej. William strata. W ogóle szkoda, że na razie nie ma meczy rozgrywanych, bo naprawdę obejrzałbym sobie jakieś spotkanie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś spotkanie w telewizji, to koniecznie napiszcie w komentarzu, jaki byłby to mecz. Bo wiadomo, teraz gra Liga Białoruska, ale wątpię, że ktoś ogląda Ligę Białoruską z wyłączeniem meczów Baty Borysów. Ponieważ Baty Borysów kiedyś grało w Lidze Mistrzów i to jest klub zdecydowanie najsilniejszy w Lidze Białoruski, Oraz jeszcze jakaś Liga chyba Arabska, czy coś takiego. No zobaczymy jak to będzie, bo aktualnie z tego co widziałem, no to oczywiście liga białoruska i chyba więcej nie ma lig, tylko te dwie ligi rozgrywają swoje spotkania. No a takie mecze Premier League zdecydowanie by się przydały, bo te emocje na koniec sezonu są niesamowite. W szczególności te ostatnie mecze w maju, w kwietniu naprawdę są świetne, po prostu to jest coś niesamowitego, kiedy to w tamtym sezonie Premier League Liverpool walczył do ostatniej kolejki o mistrzostwo, a teraz mamy bramkę na 3-0. Cedric Bacambus sła swoją brameczkę. Eee... I cóż, czy porwanki z, z Rage quituje? Nie wiem, jaki właściwie ma name, tak? Ale no, na razie decyduje się jednak grać do samego końca. Szanuję, że jednak... No bo gościu ma dobry skład, więc tutaj nie należy się rozprężać, ponieważ gościu z takim składem na pewno może coś tutaj jeszcze ugrać. Tak naprawdę 3-0 to jest już teoretycznie bardzo dobre prowadzenie, ale no właśnie... Trzeba być skupionym do samego końca, ponieważ tutaj to FIFA jest nieobliczalna i tak naprawdę wszystko jest możliwe. Mamy jeszcze jedną okazję, Bakambu, Bakambu, co teraz zrobi Bakambu, podanie, Torsbaj, ale zepsułem teraz, chciałem właściwie podać do Macisa, ale widziałem, że on jest na pozycji spalony. Ładnie teraz, Laurą Blanc, Macis. Machis, Machis. Okay. Jestem yy, zadowolony z Laurą Blanc jako środkowy obrońca, aczkolwiek Rio Ferdinandem nawet w wersji Baby gra mi się w tym roku lepiej niż Laurą w wersji Prime. E, ładnie teraz Waclik, ale zdecydowanie ten zawodnik jest jak najbardziej na, e, z wysokiego poziomu, aczkolwiek szkoda, że na tym koncie ktoś ofensywny by się nie trafił, bo naprawdę mój brat chciał trafić tutaj. E, Luisa Arnenda, czyli zawodnika, którym grało mu się niesamowicie w wersji Optimus, no i podejrzewam, że w wersji Prime grałoby by mu się troszkę gorzej. Mamy niesamowitą skuteczność, trzy strzały, trzy bramki, a więc tylko pogratulować. Więc no, możecie napisać w komentarzu gratulacje MWDJ. W ogóle tej Sheira ma już 30 lat, o hopi. O hopi, już nie widzę, przy to był żadnej przyszłości. Szkoda, że odszedł z Shaftara, bo w Shakhtarze naprawdę grał niesamowicie i mógłby przejść jednak do Liverpoolu, kiedy to miał ofertę od Liverpoolu, ale niestety wybrał Chiny, jak wiadomo. Ja trzeba dbać o swoje interesy. No I mamy rzut różny w sumie, więc nie najgorzej. Zobaczymy, jak to się uda rozwiązać, bo wątpię, żebym na główkę wrzucał halo. Proszę mi tutaj podbić. Tak jest. Munia i munia. Ojejku, ojejku, co ja teraz zrobiłem? Niepotrzebnie chciałem przejąć kierunkowo i podać tam przed pole Jest jeszcze Bakambu. Zobaczymy, Bakambu. Uderzenie finezyjne, Nie ma bramki jeszcze. Maciej spróbował tutaj coś z tej akcji wycisnąć, ale teraz ładnie, Laurent Blond. Podoba mi się to. Ale ładnie, teraz Leroy Zane wrócił do defensywy. No to to tempo to robi różnicę. I nawet tak naprawdę na każdej pozycji przydałoby się, żeby każdy miał tyle tempa w moim zespole. Tak jak Leroy Zane, 96, bodajże, czy 95. Także, no, Niemiec naprawdę potrafi przebierać tymi nóżkami. A, player moments. Player chyba player moments, coś takiego, tak mi się wydaje. Bo już, już jest, tych kart jest już po, już po prostu za dużo i się gubię trochę. E, z czym to się je? Bakambu. Znaczy Williams. W sumie bez różnicy, skoro i tak zdobędzie bramkę, ale nie zdobędzie tej bramki, niestety. Już tak w sumie gram trochę na wywaleniu, że tak powiem, bo jednak to już jest raczej zwycięstwo. Przeciwnik nie stwarza jakichś dogodnych sytuacji, ale twu, twu w sumie. Trzeba wypluć te słowa, ponieważ no tutaj wszystko może się wydarzyć, tak jak teraz. Jest szansa Kilianem Bapy, ale mam wrażenie, że ten zawodnik troszkę osłabł w porównaniu do tego, co prezentował kiedyś. No, bo jednak coś ostatnio za łatwo mi się go gasi i dawno mi nie strzelił bramki, ale pewnie w następnym Food Champions strzelił mi z 10 goli w jednym meczu. Tak będzie, tak mi się wydaje. Ładne teraz podanie i 4 do 0. Oni nie chcę mi się za bardzo grać tego spotkania, żebym do następnego w sumie nie chcę mi się też następnego grać, ee, ponieważ jakoś dzisiaj nie mam weny, żeby grać w FIFA, bardziej coś innego bym porobił, ale w sumie jeszcze jednego meczu bym zagrał. Mam nadzieję, że następny mecz będzie zwycięskim, że już uda się ukończyć te słapy, bo jednak przydałoby się, żeby te słapy udało się dzisiaj zrobić, bo jednak mamy czas do piątku, a właściwie Jutro nie będę miał czasu grać, a w piątek będzie już Food Champions na moim głównym koncie, a więc wątpię, że na tym koncie bym grał, bo jednak główny, no dla mnie priorytetem jest moje główne konto, które jest również kątem Road to Glory, tak jak te, czyli od 0 do. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ponieważ tam nie, podro, nie prowadziłem takich raportów z tego, co ja robię na tym koncie od samego początku. Tylko właściwie paka opening i to takie było, wiecie, niby to jest Road to Glory, ale wam tego nie pokazywałem, tam nie do końca wszystko jest takie jak tutaj od zera do, ponieważ tam e, bardziej się do tego przykładam, e, dużo gram, właściwie mój brat też mi pomaga na tamtym koncie, a na tym koncie właściwie to jest takie bardziej ciekawostka, bardziej takie niedzielne granie raz na jakiś czas, ewentualnie w skład Battles parę spotkań, żeby po, po prostu nabić tą rangę, a na razie udaje nam się zachować czyste konto, Waclik, czyżby men of the Match. Mamy koniec tego spotkania. i Przyjdziemy sobie do następnego. Zobaczymy jeszcze statystyki w sumie po tych trzech goli. nie chciało mi się za bardzo grać. Bardziej klepałem. Bardziej już skupiłem się na tym, żeby z Wami troszkę porozmawiać. Jak widzicie 60% posiadania piłki, więc całkiem nieźle. Zobaczymy jeszcze ile punktów dostaniemy za to spotkanie. I czy uda nam się wbić do drugiej rangi? Szczerze wątpię, bo tam już to naprawdę trzeba grindować, po prostu grać w World Champions i tak dalej, żeby wbić się do drugiej rangi, nawet w dywizji ósmej. Jeszcze troszkę brakuje do dywizji siódmej, ponieważ mój brat jak troszkę grał, no to jednak spadł. Chociaż wiecie co, to z drugiej strony trzeba było rozegrać około 10 spotkań, nawet 11, żeby wbić się do drugiej. Dywizji, właściwie wygrać te spotkania. Zobaczmy, mamy jeszcze mamy paczki, ale to będzie na jutro na pack Opening. Zobaczmy, jak to się prezentuje: zysk na rynku na moim głównym koncie to 3 miliony 200 tysięcy. Tak jak mówię, nie trafiłem nic na moim głównym koncie, a to będzie mecz. To był mecz pożegla, pożegnalny z Macisem, który niestety rozegrał dla nas już ostatnie spotkanie. Wybitny, wybitna karta, tak naprawdę świetnie mi się nim grało: 7-mecz, 6 goli, 2 asysty. I tak się stanąłem, kim, kim by go zastąpić teraz. No właśnie, to będzie pytanie: kim go zastąpić? Ponieważ, czy mamy jakiegoś zawodnika z La Ligi Santander? Zaraz zobaczmy, była La Liga? Nie, to była Ligę. Zobaczmy, La Liga. Uj, ale jest wulej, jest wulej, więc zagramy sobie z wulejem. Jeszcze zobaczę tylko jedną rzecz: czy zaliczają mi się te spotkania? Bo jeżeli nie. No to będzie troszkę lipkę, zobaczmy. Wyróżnione zadania, ale to nie. I zobaczmy, ee, gdzie jest wymiana ikon online. Tak jest, więc ostatni mecz przed nami, także lecimy do meczu. Kordoba jest naprawdę dobry jeszcze ze stylem gry jastrzą, więc może do tej namieszać w tym spotkaniu. Naprawdę bardzo szybki. Ciężko będzie go tutaj zatrzymać. Kingsley Coman już w polu karnym. Aj, dałem się teraz obkiwać jak dziecko, ale mam nadzieję, że uda się oddalić to zagrożenie junior Obu, no Troszkę boję się grać, bo masz przedzienne strzały, aczkolwiek duży tempa, więc może będziesz jednak dobrym zawodnikiem. Oj, 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 się odbija teraz piłka, więc przeciwnik no tutaj zakłada wysoki pressing. Oj, oj, co to za podanie? Ja się pytam. Kordoba w polu karnym, Cordoba, ale pięknie, Waclik. To było, słabe to było. Ale przeciwnik jest dużo lepszy niż po, od poprzedniego mimo różnicy składu. Na korzyść tamtego to ładnie tutaj rozgrywa. Czuję, że on też chyba tutaj. Ale ładnie, teraz przesunąłem się bramkarzem. Już myślałem, że to będzie go, ale na szczęście udało się wybronić te uderzenie bodajże hawersa. Teraz podanie przed po lekarny, właśnie do wspomnianego Niemca, ale mamy szansę na kontratak. Uwaga, Leroyzana, Leroyzana ma tam Wuleja. podanie teraz górą. Ale to chyba nie przejdzie, bo tam jest Kingsley Coman. Chociaż wulej, jeszcze walczy. Wulej, wulej, wulej podanie. Ale czy to nie było karnego? Hakimi. Zahaczył chyba nogą jednak. Tam był kontakt, tak mi się wydaje, że tam był kontakt. No, 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 no bo ja się jednak znam na piłce, ta. O, ale teraz ładne podanie. Bakambu, jest Bakambu, Bakambu. O, jaki Bakambu? Williams, Williams. Williams, podanie Munia in torsbaj. Zajście na lepszą nogę, TORSBAJ, ależ bramka, wow. Uuu, to było, to było niezłe, to było niezłe, akurat podoba mi się ta brameczka, TORSBAJ. Chyba pierwszy gol dla naszego zespołu, także jest całkiem nieźle. Przejście, munia i teraz ładnie zobaczymy zobaczymy A. Jaj, jaj, jaj. Ale teraz Cordoba ma tutaj miejsce Waslik czy to będzie bramka jest słupek? No, przeciwnik stwarza sobie sytuację, ale jeszcze nie potrafi ich za, bardzo, ich za bardzo wykorzystać. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, bo naprawdę tutaj jeszcze wszystko może się zmienić. 2 do 0 to tak naprawdę nie jest żadne prowadzenie kordoba i to jest bramka niestety na 2 do 1. To musiało się tak skończyć. Rafał znowu na skrzydle. Rafał, pokaż na co cię stać w tej sytuacji. Rafał, podanie torzba i to jest bramka. Chwilę potem, jak przeciwnik strzelił nam, my odpowiadamy i to jeszcze w lepszym stylu, ponieważ strzeliliśmy tak naprawdę czystego gola, a on tak naprawdę e, strzelił po odbitce, tak mi się wydaje, właściwie nie pamiętam, jakiego on gola strzelił, ale dobra. Bramka w 45 minucie na 3 do 2 Kai Havertz. Tak naprawdę trochę się rozluźniłem i tutaj już myślałem, że to nie wejdzie, ale no niestety, jak widać, weszło. Już wypuszczony sany na skrzydło, czy poradzi sobie z benderem? Musi, ale to jest zatrzymanie faulem. No i przeciwnik klika sobie pauzę. Zobaczymy, najprawdopodobniej będzie robił zmiany I dopiero teraz zauważyłem, że to spotkanie sędziów jest Sergi i Piputkin, więc to nie może skończyć się dobrze. Kordoba 3 do 3. Ajajaj, ja, ja, zostałem porobiony. No, ale to już robi się... Czuć trochę zmęczenie po mnie, bo ja nie wiem czemu... Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, aj, aj. Wulej, kto jak nie ty, kto jak nie ty, wulej. Przepychany tam niestety sobie nie poradził. Ach, prowadziłem 3 do 1, a na razie jest 4 do 3. Kurde, 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 ale naprawdę już ciężko mi się gra. Nie wiem, ja nie wiem. No. Uj, to będzie już GG, ale jest spalony niestety. No w sumie niestety, tylko że niestety przegram ten mecz, kurde, jestem zły na siebie, bo muszę sobie zrobić przerwę trochę od Fify. bo jestem po prostu przemęczony tą grą i nie ma tej radości z gry, którą, ni którą właściwie niosła na samym początku swojego istnienia. GG, GG, właściwie nie wiem czy takie GG, ponieważ to był taki mecz, w którym trochę mi już potem nic nie wychodziło, na samym początku było dobrze. Potem coś się zepsuło, coś, coś się zepsuło, tutaj no bardzo wyrównane spotkanie, zdecydowanie nie zagrałem na swoim poziomie, a nawet na połowę tego, co potrafię, będąc <grym> skromnym właściwie można powiedzieć, plus 5 punktów, wow, wow, naprawdę wow, i oddalamy się tym samym od divizji 7, także cóż na dzisiaj to było tyle. O, mogło być lepiej mogło być gorzej, mogłem zawsze przegrać te dwa spotkania, ale nie ma co narzekać mam nadzieję, że odcinek się spodobał do zobaczenia wkrótce, oczywiście strzałeczko